Hej, w dzisiejszym filmie otworzę kalendarz adwentowy z Zary. Dodaję ten film z lekkim opóźnieniem, ale myślę, że warto było na niego czekać. Przed chwilą mi przyszedł, od razu nagrywam, bo mnóstwo osób prosiło mnie, żebym go otworzyła i powiedziała, czy opłaca się go kupić. Zapraszam do oglądania. Witajcie z bliska, tak przedstawia się ten kalendarz adwentowy. Kupiłam go w Zarze na stronie online za 500 zł, bardzo drogo. Otworzę więc cały, żeby zrecenzować Wam, czy warto. 25 okienek mamy. Z boku na drzwiczkach mamy informację, że kalendarz adwentowy został stworzony przy współpracy z Jo Loves, czyli założycielką Jo Malone. No dobra, zaczynamy od pierwszej szufladki. Ja sama jestem bardzo ciekawa, co tutaj się znajduje. No i jak widzicie, mamy pierwszą buteleczkę z zapachem. Wydaje mi się, że to może być francuska nazwa, więc nie wiem, czy dobrze to przeczytam. W każdym razie Vetiver Pamplemousse. Już sprawdzam, jak to pachnie. Jeśli lubicie coś świeżego, cytrusowego, będzie to coś dla Was, ponieważ czuję tutaj zdecydowanie grapefruit i mandarynkę. Na stronie przeczytałam, że tutaj jest również zawarta vetiveria pachnąca. Niestety nie mamy podanej pojemności, ale mega mi się podoba, coś bardzo świeżego. Numer 2. No i właśnie o perfumach z Zary bardzo dużo słyszałam. Dajcie znać, czy Wy ich używacie i jaki jest Wasz ulubiony zapach. Znalazłam małą świeczkę, ale specjalnie wyjęłam szufladkę, żeby Wam coś pokazać, bo tutaj mamy takie czarne wypełnienie i spójrzcie, jak ta świeczka brzydko przez to wygląda w środku, więc trzeba będzie ją oczyścić. Ta etykieta też mi się niestety wydaje przez to przebrudzona. Fleur de Oranger i to jest świeca o zapachu kwiatu pomarańczy, neroli. Ja tutaj czuję takie trochę jaśminowe, trochę rumiankowe nuty. Nie jest ona taka typowa owocówka. 35 gramów. Numer 3, no właśnie, to nie jest kalendarz adwentowy z Zary Home, on jest normalnie na stronie Zary, z ciuchami, że tak powiem, kupiony jakiś kosmetyk. Tym razem jest to balsam perfumowany do ciała, 50 ml i zapach to Ebony Wood, ma nieco drzewno-korzenne nuty. Jest to różowy pieprz, goździk, drzewo hebanowe. Numer 4, no i co, lubicie ciuchy z Zary? Ja jakoś często tam nie zaglądam, a jak zaglądam, to szczerze jakoś nie mogę nic dla siebie tam znaleźć. Na pewno spodnie na mnie nie pasują, bo moim zdaniem dla wysokich osób nie niestety są za krótkie. Kolejna woda perfumowana to Amalfi Sunrise i ten zapach jest inspirowany wakacjami na włoskiej rywierze, a jeżeli chodzi czym on pachnie, już Wam mówię, bo właśnie musiałam to wypróbować, oczywiście, że tak. Bergamotka, mandarynka, kwiat pomarańczy, no i właśnie ta bergamotka tutaj sprawia, że to nie jest taki typowo owocowy zapach jak na przykład ten. Numer 5. Jestem ciekawa, jak Wy macie, bo ja jestem bardzo wypredna, jeżeli chodzi o zapachy i bardzo ciężko znaleźć mi coś nowego. Kolejna świeczka. Ja zazwyczaj używam po prostu coś, co mi się spodoba cały czas i ciężko znaleźć mi jakieś nowe, fajne zapachy, które bym używała na co dzień. Kolejna, druga już świeczka w tym kalendarzu adwentowym. Co ciekawe, ponieważ wody toaletowe również występują w identycznych zapachach, tutaj mamy Bohemian Blue Bells. Jest bardzo specyficzna. Myślę, że nie każdemu się spodoba. Jest tu lawenda, sandałowiec i piżmo. Mi akurat do gustu nie przypadło, ale dlatego, że ja po prostu lawendy, no nie lubię. Szósteczka, Mikołajki. I widzieliście w Zarze świeczki? Bo ja jestem w ogóle zdziwiona. Wiadomo, może to wyprodukowali po prostu pod ten kalendarz adwentowy. Tym razem białe, 50 ml opakowanie żelu do mycia ciała oraz rąk perfumowanego Water Lily Tea Dress. Gdy przeczytałam nuty zapachowe, czyli bergamotka, mięta kłosowa i piżmo, pomyślałam, że w ogóle mi się to nie spodoba, ale słuchajcie, gdy zaczęłam to wąchać, pachnie to naprawdę bardzo świeżo, może właśnie przez miętę, więc jestem zaskoczona. Numer 7, ale jeżeli chodzi o jakieś perfumowane żele pod prysznic, czy coś takiego, to nie jestem wielką fanką, no już wolałabym bardziej balsam perfumowany, bo wtedy ten zapach dłużej się będzie utrzymywał. Jak po etykiecie możecie się zorientować, mamy tutaj paczulę, więc no to jest dość specyficzny zapach, trzeba być jego fanem. Dla mnie akurat są za mocne. Jest tutaj piwonia, paczula wodna oraz drzewo gajakowca, cokolwiek to jest. Numer 8. No i właśnie, jeżeli używaliście zapachów z Zary, to dajcie koniecznie znać, jak z ich trwałością. Jestem mega ciekawa odnośnie Waszych wrażeń. I tu znalazłam coś do kompletu z mojego ulubionego zapachu, który trafił mi się już na początku. Vetiver Plump House. Bardzo fajny, świeży, cytrusowy. Tym razem jest to perfum balsam do ciała. Jak widzicie, trochę mi się tutaj palce, odciski zostawiają, ale słuchajcie, dopiero co paczkę odebrałam, więc jeszcze trochę te kosmetyki są zimne. Dziewiątka. No jeżeli macie wśród swoich znajomych fanów Zary, to polećcie im mój film, żeby mogli sobie zobaczyć, że taki kalendarz powstał, bo w sumie to jest jakaś nowość i dopiero kilka dni temu się pojawił na stronie, więc mogli jeszcze o tym nie wiedzieć. Świeca o zapachu tuberosnła.
No kurczę, mam problemy przeczytać te francuskie nazwy. W każdym razie nuty i lang lang, tuberoza, sandałowiec i ten zapach mnie niestety, ale mdli. Jestem trochę zdziwiona tymi zapachami świeczek, że w ogóle nic mi się tutaj zbyt nie podoba. Numer 10. A dlaczego mówię zdziwiona? Bo jestem kolekcjonerem świec. Używam z Yankee, z Goose Creek, Woodwick, Kringle. Różnych tych marek sporo jest. Ja otwierałam też kilka kalendarzy adwentowych ze świecami. W swojej kolekcji mam chyba ponad 100 świec, więc trochę ich wącham, trochę ich znam, ale tutaj te świece trochę niekoniecznie mi podchodzą. I kolejny zestaw do kompletu. Mieliśmy już balsam o tym zapachu Ebony Wood i naprawdę ja jestem bardzo zdziwiona, bo on pachnie troszkę pieprzowo, ale ma w sobie słodkie nuty, więc to jest mój drugi ulubiony zapach właśnie z tego kalendarza adwentowego. 11. Coś wam powiem. Kurczę, tak się zakręciłam. Miałam ogłosić to na samym początku tego filmu i słuchajcie, ja na moim kanale wrzucam codzienne filmy z otwieraniem kalendarzy adwentowych, czy to zestawów prezentowych i co wy na to, żebym do końca listopada wrzucała po 2 filmy dziennie? Wiem, że najlepiej byłoby się o tym zapytać na początku, ale może jeszcze ktoś ogląda, więc dajcie znać. Chcecie? Tak albo nie? I kolejny komplecik z linii Amalfi Sunrise. Tym razem trafiła się woda perfumowana. 12. No to już prawie jesteśmy w połowie kalendarza adwentowego, bo tutaj mamy 25 okienek i kolejna świeczka. Widzicie? Mówiłam, że te świeczki coś mi tutaj nie podchodzą, a mam teraz do kompletu z mojego ulubionego zapachu z tego kalendarza i wiecie co? Jak dużo zapachów świeczek, czy też wosków wącham, no to czegoś takiego jeszcze w świecy nie miałam i naprawdę fajny, świeży zapach. 13. Mam nadzieję, że nie będzie pechowa, ale w ogóle zobaczcie 25. One wygląda jak 3 różne pudełeczka, więc tam musi być coś dużego. Kolejny zapach Fleur de Oranger. Była świeczka, teraz czas na wodę perfumowaną. I tak jak mówiłam, tutaj jest dość mocno wyczuwalna paczula. Oprócz tego dalsza część zapachu jest naprawdę całkiem spoko, no ale to trzeba lubić paczulę, żeby to się spodobało. 14. Co myślicie w ogóle o wyglądzie tego kalendarza adwentowego? Taki biały, klasyczny, więc chyba tak do Zary pasuje, bo tak mi się oni kojarzą z taką prostotą, elegancją. Zastanawiam się w ogóle, ile mają w Zarze różnych wersji zapachów, bo jak widzicie, tutaj mamy powtórki, że to samo było w wodzie, a teraz jest w świecy. Teraz, jak sobie powąchałam ten zapach Fleur de Patchouli, to w ogóle on mi się kojarzy z jakimś sklepem. I dajcie mi koniecznie znać, czy też tak macie, że jak wchodzicie do jakiegoś sklepu, to czujecie takie mocne, intensywne zapachy i później on wam się kojarzy tylko i wyłącznie z tym sklepem. 15. Z tego, co pamiętam, to w Stradivariusie zawsze jest taki dość specyficzny, nawet lekko męski zapach i ostatnio go nawet bardzo polubiłam, bo mam świecę właśnie o tym zapachu z Bath & Body Works. Ebony Wood, czyli mamy tutaj żel, balsam i zapach. Myślałam sobie, że ten kalendarz adwentowy będzie fajny, żeby na przykład poznać jakieś zapachy. 16, ale zobaczcie, tutaj po prostu mamy takie powtórki, że z tej samej linii mamy całe zestawy, co jest może i plusem i minusem, ale jeżeli wam się coś nie spodoba, to po prostu jest takie ryzyko, że będziecie mieli 3 lub 4 rzeczy z zapachu, którego no niezbyt lubicie. Tak jak widzicie, tutaj powtórka tego zapachu Amalfi Sunrise, czyli wakacje na włoskiej Rivierze. Numer 17. Ja też właśnie nie jestem jakimś specjalistą od zapachów, dlatego że przez jakiś czas w ogóle nie wąchałam ani nie używałam nic nowego. Teraz mój nos zdecydowanie mi się pozmieniał, no i jakoś łatwiej jest mi znaleźć coś, co mogłabym używać na co dzień, ale też jestem bardzo wybredna w tym, no nie ukrywam. No to mamy zapach i świece w komplecie. Tamberlos Noir. Ojej, to jest dla mnie łamacz językowy. 18. No i cóż wam powiem, ja podziwiam wszystkie osoby, które potrafią mówić po francusku. Dla mnie jest to naprawdę bardzo trudny w wymowie język, no i wypowiadam się tutaj jako osoba, która tego francuskiego próbowała się uczyć po prostu. Mamy balsam oraz żel pod prysznic z zapachu Water Lily Tea Dress, więc obstawiam, że jeszcze będzie albo świeczka, albo woda do kompletu. 19. Gdzie na początku ten kalendarz adwentowy mnie bardzo interesował, wiecie, Zara, jakieś nowe zapachy, no to teraz trochę, nie ukrywajmy, robi się nudno i powtórkowo. Tutaj z wersji Bohemian Blue Bals mamy wodę perfumowaną i to jest akurat fajne, bo w świecach te zapachy są mniej intensywne i tutaj można wyczuć coś nowego i jak to powąchałam, to dla mnie to pachnie po prostu jak jakieś kadzidło. No dobra, lecimy z 20. Jak widzicie, te większe szufladki to w środku po prostu mają w sobie świeczuszki takie małe. No i tak jak zgadywałam, z Water Lily Tea Dress mamy tutaj świece i o ile w tym średnio mi to podchodzi, to w świecy wypada to naprawdę bardzo świeżo, więc jest szansa, że ją sobie odpalę. 21, więc chyba też kolejna świeca. Ja osobiście wolę duże świece. Już wam mówię dlaczego. Dlatego gdy mamy, a nie, jednak coś innego, większą powierzchnię palenia, to wtedy ten zapach jest intensywniejszy, więcej się go roznosi. No ale nic, Vetiver Pampelmas. Czyli wychodzi nam fajny zestawik, 4 rzeczy z tej samej linii zapachowej, no więcej już być nie może, ale tu akurat nie narzekam, bo mi się bardzo ona podoba. Cytrusowa,
fajna, owocowa, świeża. 22, nawet nie wiecie, jak muszę się powstrzymać, żeby tej 25 nie otworzyć, no ale dobra. Pracujemy nad tym i Amalfi Sunrise. Tak jak poprzednio, mamy tutaj komplecik zawierający się z 4 produktów o tym samym zapachu. 23, no zapach, 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 to jest chyba najczęściej powtarzające się słowo w tym kalendarzu adwentowym. I dołączył nam już 4 produkt z tej samej linii, Water Lily Tea Dress. Numery 24 szybko otwieram, żeby trafić na tą 25. Kolejna świeca. Ebony Wood, tym razem świeca zapachowa i intryguje mnie ten zapach, zupełnie nie w moim klimacie, więc jestem zadowolona, że coś nowego tu odkryłam. Okej, to przejdźmy do czegoś najfajniejszego, największej szufladki. No i co, myślicie, że tutaj będzie jeden duży produkt? Czy może 2 mniejsze? Miałabym nadzieję, że duży. O, i nawet chyba nie jeden, bo jakaś karteczka, zaraz się dowiemy. To jest coś nowego. Tak! A tutaj po prostu kartka. Tutaj jest pokrótce opisany ten zapach, ale ja powiem wam moimi słowami, wiecie, takiej prostej, normalnej dziewczyny, a nie tutaj jakieś, wiecie, koszula pachnąca latem, coś tamtego. Joe's Rabarb, czyli mamy tutaj rabarbar i ja to otworzyłam i powąchałam. Dla mnie jest to taki zapach typowego rabarbaru zerwanego, ale nie takiego, wiecie, perfumowanego w cieście i tak dalej. Czuję tutaj tą łodygę. Ja fanką rabarbaru nie jestem, ale to mi się tak kojarzy z dzieciństwem. Właśnie od razu jak powąchałam ten zapach, miałam w głowie obraz właśnie takiego ściętego, no nie mogę, no piękny. Powiem wam, że naprawdę uwielbiam zapachy, czy to świece, czy to właśnie jakieś perfumy, wody perfumowane, wody toaletowe. Dla mnie one po prostu są ciekawym światem wspomnień. Okej, tutaj jest też informacja, że to jest taka limitowana kolekcja. Właśnie szukając na necie, nie mogłam znaleźć tego zapachu i on wejdzie online 25 grudnia. Jak zwykle na koniec odcinka oczywiście pokażę wam, jak wszystkie produkty przedstawiają się koło siebie. Zobaczcie, sporo tego jest. 8 świeczek w różnych zapachach, 4 perfumowane balsamy do ciała, 4 perfumowane żele do mycia, woda toaletowa sztuk 8 w miniaturkach, no i jedna takiej dużej, dużej pojemności. Za kalendarz adwentowy zapłaciłam 499,99 groszy. Podzieliłam cenę na 25 sztuk, bo właśnie tyle mieliśmy produktów. No i wychodzi 19,99 zł. Dajcie znać, czy waszym zdaniem warto. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym. Chciałabym jeszcze dodać, że jeżeli ten odcinek ci się spodobał, chciałabyś w jakiś sposób mi to przekazać, zostaw łapkę w górę, będzie to mile widziane, również możesz skomentować, a kto obejrzał do końca, niech napisze w komentarzu zapach. I powracając do mojego pytania ze środka filmu, dajcie znać, czy chcecie 2 razy dziennie nowe filmy do końca listopada, potem powrócimy już do tego rytmu jeden film na dzień. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki. Pa, pa.